Cześć! W dzisiejszym filmie pokażemy Wam nowe funkcje nowego gimbala marki Zhiyun. Konkretnie jest to model Webil 2 i będziemy mówić właśnie o jego zaletach, ale powiemy też sobie oczywiście o rzeczach, które się trochę mniej udały. No i nie przedłużając, zaczynamy. Ci, co pracują z gimbalami, to wiedzą, jak ważne są gabaryty i waga. I fajnie jest, żebyśmy mogli podczas transportu sprzętu, aparatu, obiektywów i właśnie gimbala mogli wszystko zmieścić w jedno miejsce, szczególnie kiedy idziemy na robotę gdzieś z jednym plecakiem. I w tym przypadku nie stanowi to problemu, bo Zhiyun Webil 2 ma niewielkie gabaryty. Jesteśmy w stanie bez problemu go wsadzić do troszeczkę większego plecaka. Poza tym waży 1430 gram, co go plasuje wagowo trochę wyżej od popularnego DJI Ronin RS2, dlatego że waży troszeczkę mniej i to sprawia, że wygodnie się go przenosi, transportuje. Poza korzyściami wynikającymi z niewielkiej wagi czy mobilności tego gimbala mamy doczepioną rączkę, która po pierwsze umożliwia nam wykonywanie wygodne ujęć z niskiej perspektywy. Poza tym pełni też funkcję wygodniejszego transportu, bo po prostu możemy puścić gimbal w ten sposób i go nieść oparty czy wiszący po prostu na naszej dłoni. Trzecia korzyść z dołączonej rączki jest to, że kiedy trzymamy gimbal w ten sposób, to ciężar inaczej się rozkłada na mięśniach niż trzymalibyśmy go w ten sposób. Mniej się męczą mięśnie klatki piersiowej czy bicepsa, w zależności od tego, którą ręką właśnie trzymamy za tą rączkę, za lewą czy za prawą. Tak samo, kiedy wykonujemy jakiegoś rodzaju ruchy, to ta lewa lub prawa ręka jest w bardziej naturalnej pozycji, nadgarstek jest w bardziej naturalnej pozycji, przez co ta pozycja jest po prostu wygodniejsza. Ale rączka nie jest dołączona do wszystkich zestawów z tym gimbalem, bo mamy wersję podstawową, wersję combo i jeszcze dwie wyżej. Rączka jest w zestawie z gimbalem Zhiyun Webil 2 od wersji combo. Poza tym do wersji combo mamy dołączony taki case, torbę, w której zmieścimy gimbal wraz ze wszystkimi potrzebnymi akcesoriami. Jednak tak jak mówiłem wcześniej, kiedy będziemy przemieszczać się czy transportować cały zestaw, aparat, obiektywy z gimbalem, no to najpewniej będziemy pakować wszystko do plecaka. Bardzo fajne jest to, że Zhiyun Webil 2 ma płytkę pasującą do standardu Manfrotto, więc możemy się bez problemu przełączać między statywami właśnie, które mają ten standard, a gimbalem. Szkoda, że tak jak w przypadku gimbala DJI RS2 nie ma takiego pokrętła przy płytce, który umożliwia bardzo precyzyjne ustawianie płytki na samym gimbalu, bo by to bardzo ułatwiło pracę. Elementem, który jest jednocześnie i wadą, i zaletą, w zależności od tego, czy jesteście osobami prawo- czy leworęcznymi, jest umiejscowienie joysticka. Joystick mamy umieszczony po lewej stronie, którym intuicyjnie możemy sterować kciukiem, szczególnie jeżeli jesteśmy osobami praworęcznymi. Jeżeli jesteśmy leworęczni, no to trzymając gimbal w ten sposób, damy radę, jeżeli mamy dosyć sprawne ręce, sprawne kciuki, ale jest to zdecydowanie mniej intuicyjne. Podobna kwestia ma się tutaj z pokrętłem, które przed chwilą widzieliście. Możemy za niego pomocą zmieniać albo parametry, jak sobie ustawimy, albo kręcić follow-focusem, jeżeli mamy takie akcesorium podłączone do gimbala. Jednak znowu, tak jak widzicie, trzymam gimbal w prawej dłoni, lewą dłonią kręcę, a tutaj sobie opieram na klacie drugą rączkę i to jest zdecydowanie bardziej intuicyjne, niż mielibyśmy trzymać gimbal lewą ręką i tutaj sięgać prawą ręką do pokrętła. Według producenta gimbal trzyma około 9 godzin na baterii. Ja bym tutaj postawił bardziej na 6 godzin, szczególnie kiedy korzystamy z zewnętrznych akcesoriów, takich jak follow focus. Poza tym dużo operujemy na ekranie LCD, o którym sobie za chwilę powiemy trochę więcej. Poza tym baterie nie są wymieniane, co jest takim minusem. Z drugiej strony gimbal obsługuje technologię błyskawicznego ładowania czy ładowania PD, co powoduje to, że możemy naładować w ciągu 10 minut gimbal do 15%, a w ciągu 90 minut do pełna. Także gimbal sam w sobie trzyma długo, a jeżeli z jakiegoś powodu rozładuje nam się bateria, to możemy ją szybko naładować. Bolączką dzisiejszych gimbali, szczególnie tych trochę starszych, jest to, że mają ekrany, na których mamy podgląd do ustawień, jednak często on jest nieintuicyjny, mało widać. Czasami też jest tak, że przypadkowo możemy dokonać zmiany ustawień poprzez przypadkowe dotknięcie jakiegoś elementu na ekranie. Tutaj, w tym gimbalu, w Zhiyunie Webil 2, to co
zasługuje na szczególną uwagę, jest właśnie duży ekran LCD. Ekran LCD jest dotykowy i bardzo responsywny, co sprawia, że nie musimy parokrotnie klikać w ekran, żeby dokonać jakiegoś ustawienia. To bardzo nam ułatwia pracę, a przecież właśnie o to chodzi. To, co jest główną, największą moim zdaniem zaletą tego ekranu LCD, jest to, że mamy właśnie łatwy, szybki, wygodny dostęp do wszystkich funkcji, wszystkich podstawowych funkcji, których potrzebujemy do tego, żeby operować gimbalem, wyważać gimbal i tak dalej. A czasy, kiedy łączyliśmy się gimbalem z aplikacją w telefonie po to, żeby zmienić te podstawowe funkcje, moim zdaniem bezpowrotnie się też skończyły ze względu na to, że jest to dodatkowy element, który zajmuje nam czas. A skoro już mówię o kalibracji, to warto też powiedzieć jeszcze o wyważaniu, czyli jeszcze o momencie, zanim włączymy gimbala, kiedy wyważamy na przykład obiektyw typu zoom, tak jak mamy tutaj 24-105, to warto wyważać gimbal mniej więcej na ogniskowej, na przykład 50-60 mm, ze względu na to, że gdybyśmy wyważyli gimbal na 24 mm lub na 105 mm, to kiedy będziemy przybliżać lub oddalać, to rozłożenie ciężaru na gimbalu będzie zbyt dramatyczne i może to być zbyt obciążające dla silniczku. Po dokonaniu ustawień możemy ekran schować lub wykorzystać jego drugą ważną funkcję. Drugą ważną funkcją ekranu LCD jest podgląd kadru. Możemy to uzyskać poprzez podłączenie poprzez kabel HDMI aparatu do odpowiedniego urządzenia, do transmitera. Transmitter jest dołączany do tych wyższych zestawów lub możemy go dokupić osobno. Dzięki takiemu transmitterowi, tak jak mówiłem wcześniej, możemy wyświetlić sobie kadr na ekranie LCD, a przez to, że ten ekran LCD jest w wygodnym miejscu, to możemy sobie wygodnie kadrować, niezależnie od tego, czy pracujemy w zwykłym trybie, czy na przykład w trybie Vortex, gdzie odpowiednie kadrowanie jest sporym wyzwaniem. No i jako, że nie musimy podpinać sobie koniecznie jakiegoś zewnętrznego monitora, chyba że chcemy mieć większy podgląd, ale w wielu przypadkach nie będzie to niezbędne. Możemy przy zachowaniu niskiej wagi mieć zestaw, który bardzo ułatwia nam pracę i kadrowanie. Na obecną chwilę standardem wśród gimbali jest to, że mamy dostęp do trybu portretowego i nie inaczej mamy w tym przypadku. Klikamy w jednej funkcji w tryb portretowy i możemy sobie sterować gimbalem w trybie portretowym i albo możemy wykorzystać właśnie podgląd LCD, no, o którym wcześniej mówiłem, jeśli mamy dostęp do transmitera, albo po prostu obracamy sobie gimbal w ten sposób i mamy wygodny podgląd do kadru w trybie portretowym. Poza portrait mode mamy też tryb vortex mode, czyli taki, w którym aparat się obraca, często jest używany w różnych filmach promocyjnych czy klipach. Tutaj też znowu podgląd na ekranie LCD będzie bardzo przydatny, jako że podczas kręcenia podgląd na samym ekranie LCD w aparacie jest niewygodny po prostu, bo byśmy musieli gdzieś tam podpatrywać ekran, którego pozycja cały czas się zmienia, a tutaj mamy ekran cały czas statyczny i w wygodny sposób możemy sobie korygować pozycję aparatu. A jak jest ze stabilizacją samego gimbala, z efektywnością? Generalnie, jeżeli byśmy chcieli porównać stabilizację do innych gimbali na rynku, to nie będzie to jakaś znacząca różnica. My zrobiliśmy test z włączoną i z wyłączoną stabilizacją matrycy w aparacie, żeby Wam pokazać, że jednak warto też korzystać, jeżeli oczywiście stabilizacja matrycy jest wysokiej jakości, tak jak w aparacie Sony A7S Mark III, to warto z niej korzystać razem z gimbalem. Dzięki temu na dłuższych ogniskowach mamy niwelowane mikrodrgania. I podsumowując, czy Zhiyun Webil 2 jest gimbalem idealnym? Nie. Czy jest gimbalem bardzo dobrym? Jak najbardziej tak. I teraz jeżeli podejmujecie decyzję o zakupie, no to jeżeli już macie jakiegoś rodzaju gimbal i irytuje Was praca z nim, męczy, to myślę, że warto się zastanowić nad tym modelem. Jeżeli macie gimbal, z którego jesteście zadowoleni, to myślę, że nie ma sensu zmieniać gimbala właśnie na tym konkretnie, chyba że z jakiegoś powodu funkcje, o których powiedziałem dzisiaj, bardzo Was interesują i jesteście w stanie wydać dodatkowe pieniądze. Jeżeli nie macie jednak żadnego gimbala i rozważacie zakup gimbala właśnie, na którym chcielibyście pracować z aparatami, z lustrzankami, bezlusterkowcami, które będą filmować, nawet z takimi cięższymi zestawami, jako że ten gimbal ma
dosyć solidny udźwig, no to na pewno byłaby to jedna z opcji, które brałbym pod uwagę bardzo poważnie. Jeśli podobał Wam się ten film, to oczywiście subskrybujcie, lajkujcie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie do dzisiejszego filmu, do innych filmów, to zostawcie je w komentarzu, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć!